Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego po raz kolejny mogły pozyskać do 6 tysięcy złotych na swoje pomysły. Dotacje przyznawane były w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i lokalnymi partnerami. Można było zgłosić projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, które będą zrealizowane jeszcze w tym roku. Łączna pula, jaka została przekazana do podziału, wyniosła 55 tysięcy złotych. Gnieźńskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów postanowiło przystąpić do projektu Działaj Lokalnie w celu pobudzenia do działalności lokalnego społeczeństwa, zwłaszcza społeczeństwa seniorów, a może przez to szaleństwo swym zasięgiem obejmie większy potencjał właśnie tych osób. To będzie szereg działań, które mają właśnie pobudzić do aktywności te osoby poprzez sprawność fizyczną, polepszenie tej sprawności fizycznej. Będą to wycieczki, będą to, tak jak wspomniałem, zajęcia fizyczne, będzie to turystyka na pewno. Nasz projekt będzie polegał na tym, aby ukazać młodemu pokoleniu wieś, która przeszła huragan, bo to było prawie 60 lat temu. Były różne organizacje, mieliśmy dwa wagony, teraz stoi plac zabaw na tym miejscu i chcieliśmy to pokazać po prostu jakby dwa światy, stare zdjęcie i nowe dzisiaj. I zrobić takie prelekcje na temat naszej wsi, jak żyła, jak się tworzyła i tak dalej. Nasz projekt polega przede wszystkim na tym, aby zaktywizować młode pokolenie do wejścia tą historię naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Dębica. Będziemy chcieli na pewno wykorzystać potencjał drzemiący w naszym młodym pokoleniu mieszkańców Dębicy, którzy poprzez wywiady, których będą się uczyć, wykonywać, będą poznawali tą historię naszej małej ojczyzny, ale z drugiej strony będą integrować to swoje pokolenie, to swoje środowisko wokół idei, jaką jest poznawanie historii naszego regionu ziemi dębickiej. Nasz projekt pod nazwą Młodzi Bezpieczni Aktywni, czyli OSP na Goszyn dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców, polegał będzie przede wszystkim na utworzeniu dziecięcej drużyny pożarniczej wraz z Zespołem Szkół Publicznych w Nagoszynie. W następnej kolejności będziemy chcieli zorganizować cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, a na koniec wydać broszurę informacyjną zawierającą konkretne działania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia człowieka. Projekty zgłoszone na konkurs oceniane były przez komisję grantową. Jej członkowie zwracali uwagę m.in. na doświadczenie organizacji w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania, preferując organizacje rozpoczynające naukę pozyskiwania takich środków. Z 8 raz z rzędu mam przyjemność oceniać dla Dębickiego Klubu Biznesu i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wnioski składane z terenu gminy Dębica. Można w tych wnioskach zauważyć różnorodność organizowanych zajęć, od szkolenia małych dzieci po zajęcia z seniorami, więc na pewno te wszystkie wnioski, które są bardzo dobrze napisane. Spotkanie było nie tylko okazją do złożenia gratulacji dla uczestników programu, ale również do wzięcia udziału w warsztatach. Trener biznesu Małgorzata Dąbrowska mówiła, jakie zadania ma do wykonania lider organizacji lub grupy nieformalnej. Najważniejsze zadanie to poznać siebie, swoje mocne strony, ale też swoje ograniczenia, po to, aby lepiej działać i lepiej dobierać sobie zespół, i przez to naprawdę dzieją się wielkie rzeczy. Każda trudna sytuacja, która się dzieje w naszym życiu, jest tak naprawdę błogosławieństwem. Jeżeli na tym się skupimy, że to jest szansa, żeby poznać siebie, swoje ograniczenia, żeby coś przerobić w sobie, lepiej zrozumieć swoje wartości, swoją misję, swoją wizję, to też ma to wszystko wielki sens. No i co? Tego sobie życzymy, żebyśmy się rozwijali. Program Działaj Lokalnie realizowany jest w powiecie dębickim od 2010 roku. Od tego czasu wsparcie otrzymało już ponad 115 inicjatyw, a wartość dofinansowania wyniosła blisko 500 tysięcy złotych. Na przestrzeni tych doświadczeń zdobyczych podczas realizacji projektu i programu Działaj Lokalnie mogę powiedzieć, że na pewno po raz kolejny potwierdza się hasło, że razem można więcej, a indywidualnie każdy uczestnik mógł się przekonać, że Działaj Lokalnie uczy wiarygodności, odpowiedzialności, przyzwoitości, rzetelności, kreatywności, i trzeba wyrobić sobie odpowiednią dozę zaufania i do siebie, i do partnerów, po to, żeby w codziennej społecznej pracy być skuteczny. Stowarzyszenia i grupy nieformalne z otrzymanego grantu mogą sfinansować tylko koszty bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem, m.in. wynajem sal,
sprzętu, nagłośnienia, transportu, wynagrodzenia specjalistów oraz zakup elementów wyposażenia. Środki otrzymały projekty, które nie są kopią ubiegłorocznych oraz wcześniej finansowanych działań. W związku ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę, w tym roku wsparcie uzyskały także projekty dotyczące tej tematyki.